Mówią, że kiedyś na tym polu było żółte wiaderko, ale już nie ma. Kolejne. A ja jestem pewien, że każdy, kto kradnie wiaderka, żółte wiaderka z pola, na co dzień pije kawę z wody po pierogach. Na 200%. Siema. Co to tu mi urosło? Fajna pogoda, słoneczko świeci. No jak się wychodzi, to co myślę, no to jest piękny dzień. Ale rolnictwo to oczywiście fabryka pod chmurką, interes pod chmurką. No i tak się zdarzyło, że buraki niestety są przyklepane. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale większość siedzi pod tą skorupką. Dzisiaj jakieś drobne przymrozki. Ja akurat wykorzystuję dzisiejszy dzień na regulację tej oto pięknej pszeniczki. Euforia konkretnie. Czy będzie euforia na koniec sezonu? Zobaczymy. Na początek sprawdzimy sobie fazę rozwojową tej oto pszenicy. Później pochodzę po polach i porozgarniam kretowiska. 130 hektarów, co to jest? Trochę na lewo, ale obrudziłem buty. Ale to nic, zaraz wyczyszczę. Nuwencje. Tak jakbym chciałbym powiedzieć, a ty, niedobra fadromo. Ale nie. Tak akurat działa. Szybka instrukcja tego, jak sprawdzić, czy takie zboże jest do regulacji. Na przykładzie pszenicy wybieramy największe źdźbło na pół i się zdziwić albo nie. Z całej tej roślinki i przecinamy sobie na pół nożykiem. I co? Kolanko ucieka. I sprawdzamy, jak oddzieliło się kolanko. 1 cm nad węzłem krzewienia to można powiedzieć idealna faza. Ostatni gwizdek. Żeby rozpocząć regulację. To już nie te czasy, gdzie kolanko sprawdzało się na czuja, jak już było albo widoczne, albo było je po prostu na roślince czuć. Ale idzie masakra. Tego właśnie szukam. Energia z samego rana, energia, walczymy. Ale skromnie to wygląda, nawet bardzo skromnie. 5 literków Windsar Trinexapak etylu 0,3 litra na hektar, czyli taka banieczka starczy tutaj na no 17-17,5 hektara. W pszenicy to u mnie standard, ale w rzepaku, nie wiem, jeszcze nie miałem okazji stosować Trinexapaku. Tak to tak. Na Windsar idealne warunki, idealne. Słońce, bezchmurna pogoda, w takich warunkach i ciepło, pod 20 stopni dzisiaj będzie. W takich warunkach działanie środka najlepsze. Ja tutaj planuję dwie daweczki wjazd, po 2 razy po 0,3 litra na hektar. Coś, jakiś problem mały? Że nie chce lecieć? Filterek zapchany. Najbardziej to te muszę posprawdzać, żeby niespodzianek nie było, bo tych nie widać. Powoli, Grzesiek, powoli.
żeby opryskiwacza nie wywrócić. Nie gaszę nawet. Kto to mi zatarasował drogę? Idę się bić. To nie ten, znalazłam inny w domu. No, zgubił się? No, nie widziałam go nigdzie po drodze. No co? I po co przyjechałaś? Nie powiem, pomęczyć cię. Tak? Bo tak jeździ, tak nudno, ścieżka za ścieżką. Bardzo nudno, no. To nie jest to przyjemna robota taka. Ja bym zasnęła. Tu nie ma czasu, żeby zasnąć, naprawdę. Ania, to twoje czy taty? To twoje? Ale byś pojechała. No podaj mi. Porozbierała się na polu, co nie robisz? Tylko zdjęcie. No. No fajnie, że przyjechałaś. Umiliłaś mi trochę czas. Dlaczego nie chciałeś jeść? Przejdziesz do domu na co? Obiekt? Zaraz przyjdę. I pojechała. Co tam się wydarzyło? Przejadę? Pół godzinki przycinania gałęzi, a ja tylko zaglądam, jak tu się obrócić i nie ma, kurde, nie ma z tą kolumbryną jak. Znaczy, obrócić to może bym tam wycofał. Gorzej to chyba ma taki skręt, że słabo to wygląda, więc chyba będę musiał pół godzinki przeczekać tutaj. A trochę mi się śpieszy, nie ukrywam. Podwiewać, dlatego belka nisko, ciśnienie też dużo niższe. Słuchajcie, zabieg regulacji T1 to dla mnie najważniejsze zabiegi, które stosujemy w zbożach. Przekonał się każdy o tym, kto zbierał zboże, które leży. Ile razy ja się nadenerwowałem, ile razy sobie myślałem, nie, przecież mamy odmianę, która jest niska, która nie wylega. Później jak przyszła dobra wichura, to nic nie pomogło. No i takie zabezpieczenie konieczność. Patrząc na same rośliny, chodzi nam oczywiście, żeby je usztywnić, żeby to źdźbło było dużo grubsze, sztywniejsze, a kolanko nie wystrzeliło do góry. Ja tak bardzo delikatnie o tym wyleganiu mówię, ale naprawdę miałem za sobą takie lata, gdzie powiedziałem sobie, zapisałem sobie, jak ta odmiana by nie była odporna, ile bym tam mało azotu nie dał, regulacja, konkret musi iść zawsze. A jeżeli ktoś szuka porady, jakie są idealne odległości między kolankami pierwszym, drugim a trzecim, ale już w późniejszych fazach, to idealnie jak jest 5, 10 i 15 centymetrów. Pokaż na siebie. Co? Grzesiu, pokaż na siebie. A czego? Tu w stroju Adama prawie przyszedłeś na górę. Co ty gadasz? No skarpetki i majtki. To źle wyglądam? Nie no, cię nagrała aż, bo mnie zaskoczyłeś. Pszenica skończona, ale nie robota. Dalej w opryskiwacz. Tym razem rzepak, znaczy tym razem, wczoraj był rzepak. Dzisiaj wjeżdża jeszcze raz, ponieważ po drodze, jak pryskałem, zauważyłem, że mam bardzo dużo samosiewów na jednym polu. No i wjeżdża Labrador 2 literki na 8 hektarów. Już chyba ostatni dzisiaj. Ten rzepak codziennie większy, a mnie zaskoczyły takie oto placyki. Gdzie nie ma na całym polu tego, ale zdarzają się właśnie takie wynalazki. O. O i kto to później? Nawpada mi pszenicy. Kto to będzie sortował? A dla ciecha szacuneczek za asortyment środków, gdzie z tego wszystkim znanego chwastoksu wyszli naprawdę na fajną, długą, świetną, prostą, gdzie praktycznie do każdej uprawy coś tam
jakaś substancja jest. No tak, żadnych wydarzeń dzisiaj. Nic się nie dzieje. Spokój. Ten kawałeczek, tato mi mówił, żebym wyciągał łuk na jesień i orał to. Chyba tak źle nie będzie. Mówią, że kiedyś na tym polu było żółte wiaderko. W oczekiwaniu na chowacza. Ale już nie ma. Kolejne. Tym razem nawet z drewnianym trzonkiem. Trzonka też nie ma. No cóż, pewnie komuś się przyda. Mam jeszcze jedno. A jak pójdzie, to no to będę chyba do skutku zamawiał, domawiał. Ania, trzeba więcej misek kupić. Tak, żeby widzieć, co do tych wiaderek, jakie robaczki wpadają jednak. A ja jestem pewien, że każdy, kto kradnie wiaderka, żółte wiaderka z pola, na co dzień pije kawę z wody po pierogach. Na 200%. Jakieś sadzenie ziemniaka było beze mnie. Na wielką skalę. Jadę jeszcze podenerwować się trochę na buraka cukrowego. Zobaczymy, czy wyszedł. Coś czuję, że bez postępów. Pojedyncze sztuki na zewnątrz wyszły. No ale większość gdzieś tutaj przez szczeliny się przebija. Ale większość siedzi pod tą skorupką. Niestety. I większość po prostu zaraz pod powierzchnią sobie w ten sposób się zawija i niestety nie wychodzi. Jedyny ratunek deszcz. Tylko to może tutaj zmienić sytuację. Tylko pozjadać po dzieciach i dzień można kończyć.